6 października wspominamy błogosławionego Jakuba Alojzego de San Vitores, prezbitera i męczennika. Jakub Alojzy de San Vitores urodził się 12 listopada 1627 roku w Burgos w Hiszpanii. Był synem szlachcica. Rodzice pragnęli dla niego kariery wojskowej, ale on wybrał drogę powołania. Mając 13 lat, wstąpił do nowicjatu u jezuitów. W 1651 roku wyświęcono go na kapłana. Odznaczał się gorliwością w życiu duchowym i wielkimi zdolnościami. Uważał, że jego powołaniem jest służba wśród nieznających Chrystusa, co zostało potwierdzone wysłaniem go na misję decyzją ówczesnego generała zakonu, Gosfina Nikela. Wcześniej jednak posłano go do pracy nauczycielskiej na uniwersytetach w Toledo, Madrycie i Alcali. W 1660 roku pożegnał ojczyznę i udał się do Meksyku. 2 lata później dostał się na Filipiny, gdzie pełnił obowiązki magistra nowicjatu, prefekta studiów i profesora teologii, a równocześnie pracował apostolsko wśród tubylców. W 1666 roku jego misja na Filipinach dobiegła końca. Następnym przystankiem na jego drodze była wyspa Guam na Marianach. Ojciec San Vitores wykorzystał swoje wpływy na dworze królewskim, aby przekonać króla Filipa IV i królową Marię Annę Austriacką do ustanowienia tam misji. W ten sposób stał się ojcem kościoła na wyspie. To również on nadał nazwę archipelagowi Marianów na cześć Maryi Dziewicy oraz regentki, Hiszpanki, Marii Anny. 2 kwietnia 1672 roku wódz Guam, który był apostatą, kazał zamordować ojca San Vitores za ochrzczenie swojej córki podczas jego nieobecności, chociaż dokonało się to za zgodą matki dziecka, które było umierające. Dokładne motywacje tej decyzji nie są jednak znane. Ponoć chiński czarownik rozpowiadał pogłoskę, że woda święcona powoduje śmierć niemowląt, ponieważ przenosi europejskie choroby. Egzekucja zakonnika spowodowała odwet władz hiszpańskich i zaostrzyła trwającą wówczas wojnę pomiędzy Hiszpanią a Chamorro, rdzenną ludnością wyspy Guam. Ojcu Jakubowi Alojzemu towarzyszył w feralnej misji młody katechista Piotr Kalungsot, kanonizowany w roku 2012, który miał możliwość ucieczki, jednak nie zostawił kapłana samego. Został zamordowany jednocześnie z ojcem San Vitoresem, który w ostatnich chwilach udzielił mu rozgrzeszenia. W 1985 roku święty Jan Paweł II zaliczył Jakuba Dydaka Alojzego de San Vitores w poczet błogosławionych. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, przez nauczanie błogosławionego męczennika Jakuba Alojzego, dobra nowina o Twoim Synu przeniknęła do serc wielu ludów. Pokornie Cię prosimy, za wstawiennictwem Twojego męczennika umocnij te ludy w wierze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, bądź nam miłościwy.